Kryna ze Stowarzyszenia Bajkoholicy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Też korzystając z tego, że Pan już jest i z swojego ustawienia statutowego, trochę zmienię porządek obrad. I teraz, drodzy Państwo, przejdziemy do punktu w porządku obrad, który dotyczy... To był punkt 9, a więc ten punkt 9 w sprawie zmiany na liście aktywowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania ulicy Gardanowskich oraz Zieleńcowi Stroju wraz z nową architekturą na 2013 rok. Drodzy Państwo, o szczegółach tego pomysłu opowie Pan Ziemowit, Pan Ziemowit Cyra. Natomiast ja tylko chciałbym pozwolić sobie na takie pewne krótkie wprowadzenie, drodzy Państwo, bo jest to inicjatywa niezwykle ciekawa, w której chcemy połączyć dwie funkcje, rekreacyjną i edukacyjną. A więc w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się, są jeszcze pozostałości ważnego obiektu zabytkowego, jak to był Fort Przorna, chcemy wybudować pantrak, ale też chcielibyśmy ten teren zagospodarować właśnie tak, żeby ci, którzy będą odwiedzali to przeszkodnictwo, mogli dowiedzieć się, jak w wyjątkowym miejscu jest, dla całego miasta się znajdują. Plany są ambitne, plany są takie, żeby tam być może postawić obszarna po tej stronie edukacyjnej, historycznej, będziemy się rozmawiali. Swoje zaangażowanie między innymi zadeklarował pan profesor Krzysztof Wierzus, wykładowcowi specjalistą zastrzeżonego, ale również historii. No i to będzie drugi etap, natomiast w pierwszym etapie chcielibyśmy tutaj wybudować pantrak. Wprowadzamy to na listę rankingową zadań powierzonych. Będziemy szukali środków finansowych na ten cel, bo mamy w ramach zadań powierzonych pieniądze. Natomiast kwestia, musimy jeszcze zorganizować tam wizję lokalną, dokładnie określić sobie koszty. Myślę, że to będą wielkie koszty, natomiast wiem, że też będziemy szukali finansowania zewnętrznego, a więc od sponsorów podmiotów prywatnych. No i chcemy się w to włączyć i stąd też ten projekt uchwały, a teraz oddam głos najpierw przewodniczącemu Komisji Gospodarowania, bo komisja opiniowała, a potem panu Ziemowitowi, przedstawicielowi Stowarzyszenia Bajkowiec. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Skąd wziął się pomysł i skąd stowarzyszenie trafiło do nas? Pomysł wziął się stąd, że mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na to, że ten park w tej części jest po prostu zniszczony przez nielegalne wykopy i chopki, które robią osoby, którym mam nadzieję ten tor będzie równie dobrze służył jak to, co robią nielegalnie. Stąd chcemy też tych mieszkańców, którzy do nas się zgłosili, zaangażować. Mam nadzieję, że na przykład moglibyśmy na Święcie Czyżyn zaprezentować ten tor i osoby, które tam mieszkają w okolicy i będą tym zainteresowane, wspólnie pomogą najpierw uporządkować ten teren, a dopiero później ewentualnie wykonać. Stowarzyszenie było u nas na komisji. Myślę, że część radnych już zapoznało się z projektem. O sprawach technicznych poproszę. Siedziemy, już trochę powiedział. Proszę bardzo, panie Ziemowicie. Tak, ja teraz się przekazam, że Ziemowic Cyra reprezentuje część Stowarzyszenia Sportowego Bajkowolicy. Taką inicjatywę, którą nazwaliśmy sobie projekt Szlak. Staramy się rozwijać tutaj Polarstwo Górskie, głównie na terenie Krakowa i okolic. Na naszym końcu mamy już przebudowę szlaku rowerowego niebieskiego w Lesie Wolskim. Za zgodą oczywiście tam leśników, którzy opiekują się danym terenem. I tutaj we współpracy z... Drodzy Państwo, bardzo proszę o spokój. Panie Marku. I tutaj we współpracy z dzielnicą, które tak naprawdę, no wywodzę się, bo urodziłem się na drugiego punktu i przez 20 parę dobrych lat tutaj mieszkałem, w tym momencie mieszkałem akurat w Niepołomicach, ale tereny mi są dalej bliskie i tak w Krakowie pracuję i chciałbym, żeby ten teren się najbardziej rozwijał. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby stworzyć taki tor rowerowy pump track. To jest start, ja powiem może pokrótce, Państwo z Komisji Gospodarowania Przestrzennego Rządu słuchali parę razy, ale nie wszyscy Państwo są w tej komisji, więc powtórzę jeszcze raz. To jest tor ziemny, który jest na stałe niezwiązany z gruntem, więc naprawdę do jego usunięcia wystarczy, myślę, że 3 godziny pracy kopalki, mamy równy teren w danym miejscu. Jest wykonany w 100% z materiałów naturalnych, czyli z ziemi, która jest odpowiednio zagęszczona i uformowana, tak jak Państwo widzicie. No tutaj jest jeszcze w fazie budowy, tak naprawdę, jeszcze nie jest do końca pozarastany trawą.
Ewentualnie, jeżeli to ma być do masowego użytku, no to prawdopodobnie wierzchnia warstwa zostanie jakimś naturalnym pruszywem niewielkiej frakcji utwardzona, żeby to nie podlegało erozji. Część z Państwa może to postrzegać jako... jako chopki, które są podobne do tego, które w tym momencie istnieją, które istnieją w parku. Tam Michał pokazywał wcześniej na komisji, jak to wygląda w tym momencie. Nie jest to do końca to samo, ponieważ ten tor pozwala jeździć, co pokażę dalej, nawet dzieciom na rowerkach biegowych. Nie ma tam jakichś niebezpiecznych elementów. Te przeszkody mają wysokość od 30 do 80 cm i jeździ się po nich płynnie. Nie ma żadnych skoków, nie ma żadnych... Oczywiście można na tym skakać, jeżeli ktoś wystarczająco dobrze jeździ na rowerze i ma tą koordynację ruchową na tyle dużo. I trudność zaczyna na tym torze po nabraniu prędkości. Tak naprawdę im szybciej się jedzie, tym ten płyn jest trudniej. Tutaj przedstawię akurat zdjęcie, to jest bodajże z Berlina Pampa, który jest zrobiony w pełni profesjonalnie. Jak Państwo widzą, też łączy funkcję zieleńca, prawda? Terenu wypoczynkowego. Na pewnych zdjęciach pokażę, jakie wygląda gospodarowanie tego terenu. Tu są ławeczki, jakieś stojaki rowerowe. I z tego korzystam tak naprawdę wszyscy. Od takich smyków, jak mówię, 2,5 roku, które mają rowerki na rowerkach biegowych, po ludzi, którzy mają po 30 parę lat i więcej, i po prostu się zrelaksować, pojeździć na rowerze. Tak? Po co budowanie mamy na tego? Tam z tyłu są trochę wyższe te chopki, one służą do skakania, ale takiego czegoś nie chcemy tutaj budować, bo tam tak powiem, koledzy po fachu to wybudowali nielegalnie i to jest tam źle postrzegane w tej części parku. Tak jak Państwo widzicie, to jest akurat architekt, to jest firma, która się tym zajmuje z Wielkiej Brytanii, którzy robią takie ścieżki i tego typu tory. Tak jak widać, to jest jakaś estakada, jest to zrobione pod estakadą. W Stanach Zjednoczonych robią to nagminnie, w ogóle pod estakadami na autostradzie, żeby można to było nawet w zimie używać. Mamy taki Bern Pump Track, jest w Warszawie, którego sponsorem jest Bern, i oni to zrobili takiej przestrzeni betonowej, że tak naprawdę z dwóch stron jest otwarte, ale korzystają z tego przez cały rok. Tutaj w parku będzie tak naprawdę do użytku tylko i wyłącznie w porze takim bezśmiertnym. Prawda? Dzieciaczka, który jeździ, wiem, że dzieci na takich rowerach bardzo dobrze sobie radzą w terenie i na asfalcie, więc myślę, że z tego też mogłyby spokojnie skorzystać. Tak jest, rower bez pedałów, na którym się idealnie dzieciaki uczą równowagi. Potem faktycznie w ogóle nie jeżdżą z czterema kółkami. Tu jest jeszcze raz ten berliński kontrakt pokazany w takiej szerszej perspektywie. Dawno teren jest znacznie większy niż my planujemy, bo ten teren, który się musimy zająć, to jest około 13 na 16 metrów plus infrastruktura towarzysząca, bo tak jak tutaj na komisji rozmawialiśmy, chcielibyśmy, aby powstała infrastruktura typu jakieś ławki, kosze na śmieci, by taki stojak rowerowy, żeby można tam było usiąść, wyrzucić, nie wiem, butelkę po napojach, czy odpocząć. Tutaj też jest zdjęcie z placu budowy, prawda? Tak naprawdę tutaj jest koparka, która rozdysponowuje tą ziemię, która w następnym etapie jest odpowiednio zagęszczona, zagęszczarka płytowymi, jak są używane, jak Państwo wiecie, przy przykładaniu kostki brukowej do wykonania podbudowy, a później do zagęszczenia tej kostki powierzchni. Na koniec jeszcze możemy pokazać plan. Wstępny zarys tego toru, który byśmy chcieli, słabo widać, który byśmy chcieli zrobić. On nie jest jakoś bardzo skomplikowany, tak żeby było w miarę łatwo go wybudować, później utrzymywać i żeby, no żeby był na początek, bo tak naprawdę będzie pierwszy legalny tego typu tor w Krakowie, jeżeli mam nadzieję się go uda wybudować. Czy jakieś pytania? To chyba... Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Otwieram dyskusję, czy jakieś pytania? Pan Bogdan, ja w Krakowie jeszcze nie macie takiego. Legalnego. Znajomi coś takiego wybudowali, ale prawdopodobnie na własnej działce i tam jeżdżą tylko i wyłącznie w gronie znajomych, to jest rejon Ruczaju i Kminów. Nie no, trzeba powiedzieć, to jest bardzo fajna inicjatywa i to jest dla dzieci, że tak powiem, w różnym przełomie wiekowym. I to bardzo, bardzo, bardzo takie, to będzie miało wzięcie. Znaczy powiem panu też to jest też popularny wśród rowerzystów, którzy uważają tak zwane sporty grawitacyjne. I oni używają tego do treningu. Chłopcy, którzy sobie pobudowali tam te skocznie, gdzie byliśmy na wizji lokalnej łącznie z mieszkańcami osiedla Eldorado i jeszcze z pracownikami AWF-u, no są to budowane skocznie nielegalnie, one tak naprawdę stwarzają tylko i wyłącznie zagrożenie. Ja działam w takim, powiedzmy, no, w cudzysłowie świadku rowerowym od kilkunastu dobrych lat i wiem, że ten rejon parku traci tak naprawdę w tym momencie przez te chopki, bo chłopaki budują też takie trasy w lesie, tak jak w lesie polskim. I znam leśników osobiście, którzy walczą z tym, bo prawda,
My poszliśmy, porozmawialiśmy, nie było problemu, żeby wykonać ścieżkę, ale oni za każdym razem tą ścieżkę sobie modyfikują, przecinają szlaki piesze, gdzie prowadzi to do jakiejś kolizji. I tutaj tak samo, no są te takie zagłębienia, przez które przebiegają po prostu ścieżki spacerowe, a nie wiem, rozpęd czy lądowanie takiej skoczni, no, wypada dokładnie na środku tego chodnika. Więc o kolizji jest tam naprawdę nie trudno, a tym samym o nieszczęście. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji są? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy, drodzy Państwo, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Przeciw. Kto się wstrzymał, po prostu nie widzę. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za prezentację. Od razu serowo. Proszę o podniesienie ręki.